Siemka to Jamka, witam was na kolejnym odcinku z New World'a. Dzisiaj podlewelujemy sobie naszego sierpa. Tak, coś co możecie kojarzyć bardzo mocno ze zbieraniem konopi. Tak, a dlaczego? A dlatego, że konopie są bardzo mocno potrzebne do wielu rzeczy. Naprawdę uwierzcie, wielu rzeczy. I tak naprawdę jeśli chodzi o machanie sierpem, to myślę, że 3/4 czasu, jeśli ktoś nie chce wydawać golda na właśnie jakieś włókna czy płótno, no to spędzi po prostu na zbieraniu konopi, które tak jak widzicie wyglądają. Ale gdzie takie konopie znaleźć? No właśnie. Po pierwsze zacznijmy od tego, że te konopie to jest najniższy tier. Od razu możemy sobie takie dziubać. I teraz tak. Najprostszym miejscem do zbierania tych konopi tutaj koło tej kapliczki na wiatrochronie mamy takie pola tutaj do góry, takie pola nawet tutaj, gdzie mamy pełno konopi i dodatkowo tutaj na tej dolnej farmie gdzieś tutaj chyba? Jakoś tak. Mniej więcej w tym miejscu jest taka jedna farma, gdzie jest naprawdę multum tych konopi. Tylko jest jeden mały problem. Wszyscy o nich wiedzą. Dlatego może warto pójść sobie na jakąś lokację, na której mało osób wie. Co prawda jest to od 41 dopiero, więc no, na początku będziecie musieli się na takich lokacjach tutaj przemęczyć, czy tam sobie podbijecie jakoś level, ale tutaj, no generalnie jak tutaj dotrzecie, to po pierwsze macie kapliczkę tuż obok, do której możecie się tepać, a druga sprawa, tutaj praktycznie nie ma zwierząt agresywnych, także możecie sobie na spokojnie zbierać nawet na niższym levelu. Także to jest duży plus. I tutaj nie tylko konopie są, ale też jakieś zioła, jak widzieliście przed chwilą te od setnego levela. Także możemy tutaj naprawdę dużo zbierać, a będzie bardzo mało ludzi. Także duży plus tej miejscówki. No i teraz tak, co zbierać, żeby jak najszybciej? No przede wszystkim fajnie by było, jakbyście mieli na sierpie więcej, znaczy azot to wiadomo, i więcej po prostu expa. Więcej expa ze żniw, czyli standardowa opcja, żeby jak najszybciej to zbierać. No i teraz te konopie to jest takie, można powiedzieć, rzecz, która najlepiej nam, znaczy najbardziej nam się przyda, najwięcej będziemy jej potrzebowali, żeby użyć, żeby jakieś projekty w miasteczku zrobić itd., itd. Te wyższe, te jedwabne ziele, to generalnie w tym momencie jest tak tanie, że jest naprawdę znacznie tańsze od konopi, ale za to daje więcej tego expa i jest od setnego levela. Co my tutaj możemy zbierać? Generalnie, jak sobie przejdziecie do samego tego żniwiarstwa, o, żniwa, to mamy tak, jakieś roślinki uprawne, no to możemy zbierać na farmach. To, no wiecie, może coś tam z nich jest, ale nie za dużo tego expa. Konopie, tak średnio expa dają, ale i tak musicie strasznie dużo ich zebrać, także tutaj nie ma co nawet gadać. Grzyby, magiczne stworzenia, magiczne rośliny, to są rzeczy, które gdzieś przypadkiem znajdujecie pojedynczo rosnące, więc sobie po prostu zawsze zbieracie. A te jedwabne ziele, które jest od setnego levela, no właśnie, dopiero od setnego levela, no to niestety nie jest zbyt drogie w tym momencie. A no cóż, expa też jakoś kosmos nie daje, ale jak już gdzieś je widzimy, to warto je zebrać. Także na przykład takie rzeczy, jak tutaj macie zioła, z nich wypadają różne takie rzeczy, jak na przykład oregano i tak dalej, gdzie będą potrzebne wam tam do gotowania, czy jakieś, no chyba do gotowania to było. Co tutaj mam jeszcze? Mięta no wypadła. Mięta, oregano, rozmaryn, także takie rzeczy tutaj w ziółkach znajdziecie pewnie. Te ziółka rosną takich w kępach takich po, nie wiem, czasami 5-6 krzaczków, także to jest łatwy exp. O, zobaczcie, tutaj już widać z daleka, że troszkę tych krzaczków jest. I to jest fajne, że przy każdym takim zebraniu mamy szansę na to, że wypadnie nam azot. O, zobaczcie, pyk, azocik i cyk, i kolejny. O, i zobaczcie, ile tego w jednym miejscu jest. I całkiem sporo tego expa do żniw nam daje, a bardzo szybko się to zbiera. O, jeszcze jedno. Także na tych polach tutaj bardzo gorąco wam polecam, żebyście się zakręcili, bo tego naprawdę jest pełno. I jak widzicie, długo nie trzeba biegać i dużo osób też tego nie zbiera. I w ten prosty sposób na takich właśnie konopiach, na tych ziółkach i też przypadkowych właśnie jakichś grzybach i tak dalej,
Myślę, że spokojnie tutaj dobrniecie do setnego levela i pozwoli wam to jeszcze na te jedwabne ziele, jakoś tak to się nazywało. Te od setnego levela będziecie mogli sobie tutaj też zbierać. Także myślę, że dobra opcja jest, bo nie ma tutaj żadnych agresywnych mobów. Chyba nie, chyba żadnych, tylko tam tutaj są jakieś kościotrupy, ale tam nawet nie wchodzimy. Także te bizony to tam nas w ogóle nie interesują. Jeden problem, jaki możecie mieć, to z tym, że po prostu lokacja jest troszkę oddalona i żeby tutaj dotrzeć, ale to raz dotrzecie i potem możecie sobie z kapliczki korzystać, a przy tym jak zbierzecie odpowiednią ilość tych roślinek, to będziecie w stanie generalnie się tutaj tepać za każdym razem, a potem wracać sobie po prostu do gospody. I zobaczcie teraz, zobaczcie tutaj, ile ziół jest, ile tutaj jest ziół. Super lokacja i bardzo szybko pozwoli wam na levelowanie. No oczywiście, jak już zbieramy takie rzeczy, które mogą nam się ciekawie przydać, nie tylko żeby sobie wbić ten level, ale że też gdzieś tam do gotowania czy do płócien, to fajnie sobie wypić tą potkę z inżyniera, którą wam mówiłem. Zawsze te parę procent więcej przyda wam się, zobaczycie. Zobaczycie, ile tysięcy tych włókien musicie zebrać, żeby na przykład sobie płotnerstwo wylevelować. No i oczywiście do projektów miasta też to się przydaje. Dobra, to by było z mojej strony na tyle, także jedyne co was czeka tak naprawdę z sierpowaniem, to jest długa męka z konopią i ziołami, tak wam powiem. Ale z drugiej strony też wam powiem, że to nie jest jakieś ultra długie, bo to tak się troszkę rozmywa. Bo wy tego potrzebujecie nie żeby sobie zlevelować to, tylko żeby jakieś tam craftingi robić. I dzięki temu to zbieranie tym sierpem nie jest takie nużące, bo wy to robicie w jakimś celu. Nie tylko dla samego właśnie tego sierpa, tylko wy cały czas się skupiacie na tym, żeby zebrać ileś tam konopi, żeby mieć możliwość czegoś tam wykraftowania. Raczej na takiej zasadzie to działa, więc tutaj 160 nabiłem na razie, bo jakoś tak się na tym nie skupiałem. Właśnie, na tym się nie skupiałem, w ogóle ja mam 160. Także jak będziecie coś próbowali innego krafcić, to na pewno rozbijecie się o te konopie i myślę, że jakoś się zbytnio szybko nie znudzicie. Dobra, to by było z mojej strony jeszcze raz na tyle. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku.